witam wszystkich widzów. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak wygląda giełda akwarystyczna w Moskwie, tak zwane dni hurtowe, czyli w piątki i w niedzielę. W poprzednim odcinku pokazałem giełdę w dni detaliczne. Owszem, w takie dni też można kupić rybki hurtem, ale przeważnie to jest handel detaliczny. Właśnie dlatego większość pawilonów była nieczynna. Pewne informacje, którymi podzielę się z Wami tak samo jak w poprzednim odcinku, otrzymałem od znajomych moskiewskich akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpoczęcie miłości do akwarystyki. Tak samo jak i w poprzednim odcinku, nie będę komentował filmik. Jeśli kogoś zainteresuje cena, to proszę nacisnąć na pauzę. Oczywiście, że wszystkie ceny na giełdzie podane w rosyjskich rublach. W związku z tym pod filmikiem umieściłem kurs rosyjskiego rubla na dzień publikacji filmiku, jak w złotówkach, tak i w dolarach, żeby łatwo było przeliczyć ceny. Podane są ceny przy zakupie jednej rybki niżej 2, 3 lub 5 i cena hurtowa. Najwyższa cena to jest za jedną sztukę, a najniższa to jest cena hurtowa. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W związku z tym, że w Rosji nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i rybek akwariowych z GMO, czyli jest tak zwana wolna amerykanka. Właśnie dlatego są w sprzedaży rybki glowfish. Na filmiku wszystkie te rybki glowfish zostały przekreślone. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara od 500 do 5000 zł. Jeśli temat, jak wyglądają giełdy akwarystyczne w innych państwach, Was zainteresuje, to proszę napisać w komentarzach. Postaram się wystawiać filmiki o podobnej treści. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.